Cześć, to jestem ja, Mikołaj, to jest mama Grażynka. Hania się właśnie kładzie spać, więc już idziesz? Dobra, pa. Słuchajcie, a ja dzisiaj byłem, umówiłem się na 18 ze Świadkami Jehowy znowu, bo ja jestem katolikiem, nie wiem ile może być nowych ludzi. Spotkałem ich na rynku w miasteczku nieopodal, umówiliśmy się na rozmowy kilkugodzinne, było ich już multum, straciłem rachubę. Zaprosili mnie do Sali Królestwa, byłem tam trzykrotnie, tylko że chyba popełnili błąd, bo ja w tej Sali Królestwa też wszystkim zadaję te same trudne pytania, co im. Ja nie jestem takim zwyczajnym, standardowym zainteresowanym organizacją, tylko jak się sam przedstawiam, jestem problematyczny i tymi pytaniami, wątpliwościami zarażam innych. No więc dzisiaj pojechałem już na kolejne spotkanie i każde, tylko że to było spotkanie u nich w domu, rozmowa. Mm. To jest takie małżeństwo, oni nie są takimi zupełnie szeregowymi, nie? Oni tacy już są chyba starsi. No i każda ta rozmowa kolejna, bo ludzie się boją, niektórzy, po co się zbliżasz do diabła, tak mówią. Mm. Albo lepiej z nimi nie rozmawiaj, bo cię jeszcze przekabacą. To są ludzie, którzy, no nie wiem, no może mnie nie znają, no albo nie wiem co. W każdym razie was uspokajam. Każda rozmowa z nimi, no to oni mają bardzo duże trudności. Nie przegapacili cię jeszcze. Nie. I tego nie zrobią. Mają bardzo duże trudności i każda kolejna rozmowa mówią mi, że mają... Najpierw rozmawialiśmy po 3 godziny, później tak, no że 2, potem 1,5 i teraz dzisiaj tylko mi 1 godzinę dali, bo oni mówią, że ich już boli głowa po tej rozmowie. A ja bym chętnie, no ja wiadomo, jestem jeszcze młody. Natomiast słuchajcie, słyszysz, Haniu? Co jest najważniejsze? Słuchajcie, dzisiaj wchodzę na zdrowie. Dzisiaj wchodzę do nich i widzę innego człowieka. Ojej. Wezwali posiłki. Nie żartuj. Innego człowieka w sensie, że dodatkowego. Tak. Ja myślałam, że ten pan się zmienił na twarzy albo jakoś... Nie, on mnie przywitał, wpuścił i patrzę, coś ta żona się zmieniła. Ścięła się na jeża. Ojej. A to nie, to posiłki. To był inny starszy, ten, który dookoła... Ale to powinien cię uprzedzić chyba. Powinien się zapytać. Mi to nie przeszkadza zupełnie. Dla mnie to żadnej różnicy nie było. Ale faktycznie jakieś starsze osoby, czy w sensie funkcji starsze? Cały siwy, na pewno też starszy. On, aha, słuchaj, mówiłem wam, że jest jeden taki starszy, który zawsze prowadzi studium strażnicy. Mhm. Czyli on pokazuje... I to był ten, tak? I to był ten. Ojejku, ten z odkurzaczem? Tak. Co dookoła nas wcześniej odkurzał. Nie przestraszyłeś się? Nie. Mm. Nie, bo ja miałem takie argumenty, słuchajcie, i właśnie wczoraj i dzisiaj czytałem non-stop ojców Kościoła. Bije się w piersi, że jako katolik czytałem za mało. Do tej pory. Tak, chociaż tam są też ciekawe rzeczy odnośnie naszej wiary, w sensie, że Kościół tak bardzo przydusił naukę o milenaryzmie, o tym, że będzie tysiącletnie królestwo na ziemi, a czytam Justyna, że Justyn odpowiada Żydowi Tryfonowi, no przecież oczywiście, że wierzę, że będzie tysiącletnie królestwo, także różne smaczki tam znalazłem, ale mniejsze, no po prostu szok, słuchajcie, co? Ojej. Tyle rozmów już mieliśmy. Oni stwierdzili, że już nie dają rady, tak, chyba, że ty jesteś za dużo, tak, masz tych argumentów. I co więcej, słuchajcie, kojarzycie te małe karteluszki, co im dawałem z tymi moimi argumentami. Patrzę i przy tym starszym leży na A4 ksero. Wydrukował sobie zdjęcie tej mojej karteczki. Jejku, niesamowite. Bo ja tu mam... Jeszcze pójdziesz następnym razem, a tam będzie sąd. No, tak, komitet, chociaż nie jestem jeszcze świadkiem. Coś w tym stylu, taką karteczkę z tymi argumentami o Duchu Świętym, że jest osobą, nie? I Duch Święty ma swój zamysł. Ale to już poprzednio im zostawiłeś. To im zostawiłem. I on mi mówi, przecież to wiadomo z całej Biblii, jakby ignorując to, i ja mu na to, dlatego słuchajcie, jeśli ktoś dyskutuje ze Świadkami Jehowy, ja uważam, że to jest świetny rekwizyt, bo on mi mówi, przecież w Biblii widać, że Duch Święty jest czynną mocą Bożą, a nie osobą.
I ja mu na to pokazałem, to znajdziesz mi na to jakąś odpowiedź. I on powiedział, no dobrze. I tak jak zawsze mi obiecywał i potem nie było żadnych odpowiedzi, tak teraz przyszła odpowiedź osobowa w osobie tego starszego. Tak jak pan wypowiedział słowo i słowo okazało się osobowe. Tak się śmieję, ciągle mam te takie myśli o trójcy teraz w głowie. No i słuchajcie, bo oni też mi... Kurczę, od czego zacząć? No bo on miał właśnie ten starszy, miał ksero tej kartki, no i więc od tego tematu zaczęli. No ale jak zagaili, jak wytłumaczyli to, że są jakieś dodatkowe osoby? W ogóle. Nie? Nie, że to jest brat taki. Aha. Mi przedstawił. O, bardzo się cieszę. Przypadkowo wpadł na herbatkę, tak? O tej godzinie. Tak, przypadkowo ten, którego miałem za głównego starszego, ale okazuje się, że nie ma głównego, ale słuchajcie. Ale czy to trwało rzeczywiście godzinę, czy dłużej? Trwało godzinę, bo ja się po godzinie spakowałem i nawet wstałem, chociaż oni trochę dalej mówili, ale ja bardzo kulturalnie, dalej mi godzinę, to po godzinie wyszedłem. No, też zrobiłem to, co chciałem, bo zaraz wam pokażę, co dzisiaj było, ale szok, co? Wezwali posiłki. No i trochę ten nasz już znajomy i trochę ten drugi starszy tłumaczyli mi, że to jest po prostu personifikacja. No. Jak się czasem powie, że słońce zagląda przez okno. Prawda? No to wiadomo, że słońce nie jest osobą. No i mi coś takiego na opowiadali, nawet jak im powiedziałem, bo oni coś czytali, ten nasz znajomy, nie chcę wypowiedzieć jego imienia, to on czytał znowu objaśnienie z tego tabletu, tam co strażnica im pisze. Tak? No i czytał coś o rodzajnikach osobowych, czyli wiesz, jak mówią, że ten duch, że on, mówią o nim on, no to no wiadomo, no, że no ja o samochodzie też powiem on, być może, nie? Czasem on, ten samochód się zepsuł. Tylko że ja mówię, ale to wiecie, jest ten Dzieje 13, ten fragment, gdzie Duch Święty mówi, wyznaczcie mi. No. Duch Święty sam mówi i mówi, wyznaczcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Ale mimo to cisnęli tą personifikację, tak? Gdzie mógłbym jeszcze, tylko ciężko było się trochę wstrzelić, bo ten nasz znajomy dosyć dużo mówił, bo bym jeszcze powiedział, że przecież oni uważają, że Jezus jest mądrością z przysłów 8, a to przecież brzmi jak personifikacja, jakbym dał przysłów 8 komuś ze świata, że ta mądrość tam skacze, że Bóg po prostu z mądrością to wygląda jak personifikacja, a oni twierdzą, że to jest osoba. Syna. W każdym razie ja im powiedziałem, no dobrze, tylko a ten drugi starszy to mówił tak, wiesz, z taką wyższością, że to przecież jest, to może jest personifikacja. I ja na koniec tego powiedziałem, no dobrze, ale to na razie tylko mi powiedzieliście, że tak to można zrozumieć, zinterpretować. Że to jest po prostu interpretacja. Tak? No bo może powinniście się zgodzić, że ja też mogę tak to zrozumieć. No jeśli Duch Święty ma swój zamysł, stawia się za świętymi, Duch Święty rozdziela swoje dary jak chce i uwaga, Ducha Świętego można też zasmucić, nie? Tak jak jest na tej karteczce, no to możecie się zgodzić, powiedziałem, że ja to mogę tak zrozumieć, że to jednak jest osoba. No i tak, no, zgodzili się. Słuchaj. Także co tam jeszcze było po kolei? Bo ten drugi starszy, i to jest w ogóle, ja się nasłuchałem tych komitetów sądowniczych i oni lubią zwłaszcza na nich pytać, jakby, co jest twoim celem teraz? Co byś chciał osiągnąć, czy coś? Ale co, że w życiu, czy w tej rozmowie? No różnie, ogólnie to jest bardzo dobre pytanie w życiu o cel, nie? Także dobrze, że zadają takie pytanie, tylko wiesz, wyczułem, że to jest takie trochę... Oni nie chcą dyskutować. Jak ich przyciskasz w dyskusji i oni słabo sobie radzą, to oni lubią mówić, ale my tak nie wdajemy się w dyskusję, bo też Paweł napisał do Tymoteusza, żeby się nie wdawać w kłótnie, nie? I tam się nie łapać za słówka i oni to wykorzystują, tylko że oni nie potrafią na żadne moje trudne pytanie odpowiedzieć, nie? I tak jak święty Paweł przekonywał Żydów na podstawie Pisma, że Jezus jest Mesjaszem,
tak ja przekonuję świadków Jehowy na podstawie Pisma, że Jezus jest Bogiem. Po prostu tematy się zmieniają, ale działalność Kościoła jest, słuchajcie, ta sama, tak? Tłumaczyłem to komuś tam w komentarzach pod jakimś poprzednim filmem. I teraz, i właśnie ten drugi starszy się tak zapytał, że jakby co chcesz osiągnąć, coś takiego, co jest twoim celem w tym takim badaniu, wiesz, no bo oni chcą mnie nakierować na studium biblijne, że no wiesz, by mi powiedzieli na pewno, jaka religia jest najlepsza, tylko jedna religia ma swoich wyznawców na rynkach miast, którzy głoszą dobrą nowinę, wiesz, tego typu argumenty, no i tylko ta, no i ta religia ma swoje takie ciało kierownicze, no i teraz studiuj strażnicę, a nie tam badasz za dużo Pisma Świętego, nie? I do tego by to zmierzało, więc on może chciał, bo ja trochę na takiego wyglądam, że przyszedłem podyskutować, tak, de facto, i chciałby, myślał, że ja powiem, że ja przyszedłem dyskutować i wtedy bym nie zjechał, że no, no a to, co to, my się nie mamy wdawać w kłótnie, w dyskusję, ale słuchajcie, ja trochę to zrzuciłem na nich, bo powiedziałem, znaczy najpierw miałem otwartą Biblię swoją, słuchajcie, mam tu swoją torbę, tak samo jak ją miałem u świadków zapakowaną. Miałem otwartą Biblię, a akurat cytowali mi Jana 16, to jest akurat strony, które mam chyba najbardziej podkreślane w Biblii. I mówię, no ja kocham Pismo Święte i pokazałem na Biblię. Bardzo kocham Biblię, lubię o niej rozmawiać. I pewnego dnia spotkałem tych tutaj na rynku, w miasteczku i zacząłem z nimi rozmawiać, a właśnie świadkowie Jehowy też lubią rozmawiać o Biblii. No i pomyślałem, o czym mamy rozmawiać, jeśli nie o rzeczach najważniejszych, o istocie Boga. No i on tak już przytakiwał i widział, że on, no co ma powiedzieć, to oni tam stanęli, chcieli rozmawiać. Ja chciałam powiedzieć, że to oni zahaczyli ciebie. I to oni mnie zaprosili do sali królestwa, przecież bym nie wiedział, gdzie jest, bo tam nie ma szyldu. Po prostu ich tą ścieżką i oni natrafili, po prostu złowili jakąś rybę z takimi kolcami, z takimi zębami i teraz nie wiedzą, co z tym zrobić. Powiedziałbym, oni są takim kombajnem, który jedzie przez pole i wiesz, i w tą ich maszynerię się jakiś kamień czy... Nie, żółw taki wielki, przeskoczył. Pancernik przed i oni wychodzą z tego kombajna i do tego żółwia. No co ty tu robisz? No, jaki ty masz cel? Jaki? Co chciałeś osiągnąć? A żółw mówi, ja tu tylko przechodziłem tędy. No, także świetnie. No. No i potem, jak już to trochę zakończyliśmy, że ja mówię, no ale to jest tylko, pokazaliście mi, że to tylko taka może być interpretacja, musiałbym też mieć przesłanki, dlaczego ta interpretacja jest lepsza. No i na to już ten brat, który miał pomóc, nic już więcej... Zaszkodził. Nic już więcej nie powie. Ale to jest niesamowite, to jest świetne, że oni to zrobili, bo oni myśleli, no dobra, może my nie mamy odpowiedzi, to zaprosimy eksperta, przyszedł ekspert i też nie ma żadnych odpowiedzi, ale słuchajcie, to jest dopiero początek. Jeny, coś jeszcze? No bo ja się przygotowałem i jeszcze powiedziałem, no bo ten się pytał, co chcę osiągnąć. No to powiedziałem dalej historię, że no ten tutaj znajomy mi powiedział, no bo mój tata kiedyś rozmawiał ze świadkami Jehowy, zostały w naszym domu takie broszurki. No to jak zagadnąłem tego naszego znajomego o Trójce, to powiedział, wiesz co, zapoznaj się z tą broszurką, która została w twoim domu, czy wierzyć w Trójce. Przecież tam tak właśnie w domyśle jest pełno jakichś dobrych argumentów. Wszystko jest wytłumaczone. Bracia już wszystko za ciebie zbadali, odwalili robotę. No to mówię, no dobrze, zapoznałem się z tą broszurką. No i tutaj na przykład na stronie tej oto jest napisane, czego nauczali przednicejscy ojcowie Kościoła. Przednicejscy, czyli przed tym wyznaniem wiary, które dzisiaj na każdej mszy świętej wygłaszamy. No i tutaj słuchajcie, powołują się świadkowie Jehowy na ojców Kościoła. Po prostu jak osoba nieprzygotowana merytorycznie na to patrzy, to mówi, matko jedyna. Ta fałszywa nauka o Trójcy musi być jakaś późniejsza, bo pierwsi chrześcijanie nie wierzą w Trójcę. I to jest Justyn Męczennik, Ireneusz, Klemens Aleksandryjski, Tertulian, Hipolit, Orygenes. Słuchajcie. Tylu mają tutaj ojców Kościoła. No i ja powiedziałem, sprawdzam. I sprawdziłem Justyna Męczennika, Ireneusza,
Tertuliana i Hipolita, także no, większość z tych, którzy tu są wymienieni. No i... Ojejku! Zacząłem od teczki, wyjąłem taką teczkę i mówię, no słuchajcie, no, zacząłem od Justyna. No i przecież jest to sławne dzieło. Ale niesamowite, bo oni mieli nadzieję, że to jest jakiś podstęp z swojej strony. Okazało się, że nie, po prostu ty to wziąłeś jakby no z dobrej woli, zacząłeś badać i się dokopałeś. Jaki podstęp mógłby być? No, że ty przyszedłeś tam, no nie wiem, namieszać, tak? A bo oni tak, bo przecież ta żona powiedziała tam przedtem, że ona no, się bała, tak myślała, że ja jestem taki, że chcę ich na czymś podchwycić, ale ona zaczęła rozumieć, że ja naprawdę dążę do prawdy i ona ma taką minę, nie chcę jej obgadywać, ale taką nietęgą ona wydaje, że jak, wydaje się, że jak słucha mnie, to widzi, że autentycznie jest problem, ją to przekonuje. No. Bo jej mąż on wpadł w taką pętlę, że jak ja mu coś cytuję, to on na tym swoim tablecie otwiera ten fragment i od razu patrzy z boku, jakie jest objaśnienie. Z taką, wiesz... Już są trochę przerażeni chyba. Z taką miną, ratujcie mnie bracia, patrzy tam w tą zakładkę. I on mi czyta to całe objaśnienie i ja patrzę na tego drugiego starszego, czy on widzi, co się dzieje, że ten czyta objaśnienie, które jest w ogóle nie na temat. I on tam raz uciekł wzrokiem ode mnie. Aha. No tak, no taka sytuacja, ten czyta strażnicę jakieś głupoty, które są niezwiązane z tym. Przepraszam, że tak mówię, ale... I on, ale ja grzecznie czekam, wiesz, to oni nie mają się do czego przyczepić, bo ja mu nie przerywam, nie krzyczę. Grzecznie czekam, aż on to skończy czytać i mówię, no, tylko że to nie jest na ten temat, nie? To nie jest. Ojej. I on mówi, no tak. Ale oni są biedni, tak. Boże, bo oni są... Nie, no nie wyobrażam sobie. To czasami myślę, że z litości trzeba by było to zatrzymać, niech oni żyją. Po prostu Pan Bóg ich jakoś usprawiedliwi, bo mieli dobrą wolę. No ale sama nie wiem, co robić, no ich wyrywać z tego. Ja sobie to tak tłumaczę, że ja się lituję nad tymi ludźmi, z którymi oni zerwali kontakt. No też prawda. Bo mówili, że są tacy, z którymi nie utrzymują kontaktu, bo zostali wykluczeni z tej sekty Świadków Jehowy. Skoro ma takie metody, no to to wypełnia znamiona sekty, tak? Jeśli ktoś chce, jest Świadkiem Jehowy i się oburza na to, co mówię, jest na policja.pl chyba, jest taka krótka notatka, jakie są znamiona sekty. I to w ogóle nie mówią tam o Świadkach Jehowy, tylko wszystkie grupy destrukcyjne, tak jak się to też teraz mówi, mają takie znamiona, że cię odsuwają od twoich bliskich, że jak chcesz opuścić tą... Jak wejdziesz, to już nie możesz wyjść. Nie możesz wyjść, bo cię właśnie szantażują emocjonalnie i tak dalej. W każdym razie, słuchaj... To tak na marginesie, przepraszam, bo cały czas myślę o tych ludziach, bo są naprawdę fajni, kochani ludzie, tylko że no... To nie jest proste dla nich, ja widzę te miny. Nie, no współczuję. No, natomiast wyjąłem wtedy właśnie Justyna Męczennika, który zmarł w 163 do 167, no to jest, zmarł w połowie drugiego wieku, czyli to wiecie, 100 lat po Jezusie i on napisał dialog z Żydem Tryfonem, gdzie on dyskutuje, to jest bardzo długie, ze 120 stron takich A4 i on dyskutuje z Żydem, udowadniając mu, że powinien być chrześcijaninem. I uwaga, od punktu tutaj 55 on zaczyna tłumaczyć Tryfonowi, że Jezus jest Bogiem. I słuchajcie, co jest niesamowicie świetne, jeśli chodzi o rozmowę ze Świadkami Jehowy. Słuchajcie, Żyd Tryfon mówi tak, no dobrze, to teraz udowodnij mi, jakby, że duch proroczy dopuszcza istnienie innego Boga poza stwórcą wszystkich rzeczy i uważaj, by nie mówić o słońcu i księżycu, o których jest napisane, że Bóg dopuścił, by narody czciły je jako bogów.
A prorocy, często używając tego sposobu wyrażania się, mówią: Twój Bóg jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, dodając wielokrotnie wielkim i potężnym i straszliwym Bogiem. Takie wyrażenia bowiem zostały użyte nie jakoby oni rzeczywiście byli bogami, ale dlatego, że Pismo uczy nas, iż prawdziwy Bóg, który stworzył wszystkie rzeczy, sam jest Panem tych, którzy są uważani za bogów i panów. I teraz nie wiem, czy rozumiesz, bo jak ja mówię Świadkom Jehowy, że w Biblii Jezus jest nazwany Bogiem, no bo ewidentnie są takie fragmenty, tak? Pierwszy Ewangelia Jana 1:1, tak słowo było na początku u Boga i Bogiem było słowo. I oni tak to tłumaczą, że no przecież nawet szatan jest nazwany Bogiem tego świata, albo sędziowie w Starym Testamencie, czyli ludzie byli nazwani bogami. I słuchaj, Żyd Tryfon mówi wprost: nie rób takich rzeczy. Nie o to chodzi, nie odpowiadaj nam taką przenośnią, nie? Że no przecież szatan też jest nazwany Bogiem, więc co, się boicie Jezusa nazwać Bogiem? Albo sędziowie byli nazwani bogami, to co się boisz nazwać Jezusa Bogiem? Jakby tu jest taki podtytuł, który chyba katolicy dodali, ale świetnie streszczają tutaj myśl Tryfona. Tryfon prosi, aby wykazać, że Chrystus jest Bogiem, ale bez przenośni. Czyli nie mów, że Bóg jest Bogiem nad bogami i chodzi nam o to, czy Syn, czy Jezus Chrystus jest Bogiem przez duże B. I Justyn mówi: nie przedstawiłem tych dowodów w Tryfonie, dzięki którym i ja jestem świadom, że ci, którzy oddają cześć bożkom, są potępieni, ale takie, którym nikt nie może się sprzeciwić. Czyli mówi: oczywiście, nie będziemy używać takiej przenośni. To, jakim pokazałem, wiesz, ten drugi taki bardziej kumaty, starszy, to też trochę widział, co jest na rzeczy. No i wiesz, Justyn udowadnia, że jest inny Bóg i Pan, poddany Stwórcy wszystkich rzeczy, który też bywa nazwany aniołem. Czytam dalej. Spróbuję cię przekonać, że ten, o którym powiedziano, iż ukazał się Abrahamowi, Jakubowi, Mojżeszowi i który jest nazywany Bogiem, jest kimś innym od tego, który wszystko stworzył. I uwaga, cytuję te same... To wszystko im pokazywałeś. Tak, tak. Staram się tobie pokazać to, co im pokazywałem. I tutaj, słuchaj, jest cytat, który pada w Hebrajczyków 1, zdaje się. Tron Twój, o Boże, trwa na wieki wieków. I oni to inaczej przetłumaczyli, żeby nie było, że Bóg mówi do Jezusa o Boże, więc u nich jest: Bóg jest Twoim tronem na wieki wieków. Bóg jest Twoim tronem, a nie tron Twój, o Boże. I ja im mówię, u was na JW.org w interlinearnym tłumaczeniu dosłownym jest tron Twój, o Boże. I uwaga, tutaj Justyn używa tego fragmentu, żeby pokazać, że Jezus jest Bogiem przez duże B, bo też Bóg, Ojciec, mówi do Syna: tron Twój, o Boże, i używa tego jako argumentu tych słów, więc jakim cudem oni mają to inaczej przetłumaczone niż Justyn, który z tego... Ale po angielsku też mają to źle przetłumaczone, nie? Tak? Po angielsku mają dobrze w tym dosłownym tłumaczeniu. Tam mają throne of you the God. Czyli ewidentnie Jezus jest u nich nazwany Bogiem w tłumaczeniu dosłownym. No i coś tam mówię i tak dalej. W każdym razie, no Justyn ewidentnie uważał, że Jezus jest Bogiem, udowadnia to Tryfonowi przez 14 stron. No i co oni na to? Nic. No nic. Słuchaj, to było właśnie to też to. Dobre pytanie zadałaś. To też mnie trochę zszokowało, że oni milczeli zupełnie. On powinien mi jakoś na to odpowiedzieć, ale może czekał, aż ja się wyprztykam, aż pokażę, co przygotowałem. No to ja wtedy sięgam po kolejne, mówię, sprawdziłem też, mam tu Ireneusza z Lyonu i taką cegłę. Ojejku, ojej. Który napisał adversus hereses, czyli przeciw heretykom. O nie. Oj, ten tytuł po prostu tak po oczach daje. Tylko, że uczciwie mówię, że to mi za bardzo nie pomogło przy nich, no bo on tutaj mówi, na przykład to sobie podkreśliłem, tak więc to nie aniołowie nas stworzyli,
ani nie oni nas ulepili, nie mogliby przecież aniołowie utworzyć Bożego obrazu. I tu następny cytat, że prorocy zapowiadali przyjście słowa w ciele, dzięki któremu dokonało się owo połączenie i zjednoczenie Boga oraz człowieka. Zgodnie z upodobaniem Ojca, Słowo Boga zapowiadało od początku, że Bóg, uwaga, będzie oglądany przez ludzi, że na ziemi będzie z nimi rozmawiał i do nich przemawiał, że będzie obecny pośród swego stworzenia i dokona jego zbawienia, pozwoli siebie im oglądać. I oni z tego wybrnęli tą swoją interpretacją, że przecież Jezus jest stworzeniem, ale stworzył też wszystko inne. Bóg przez niego stworzył. I dlatego można powiedzieć, że Jezus jako Bóg przez małe B jest wśród swojego stworzenia, no bo on je stworzył. Tak? Dla nas, którzy znamy, jakby wierzymy w Trójcę, to dla nas to jest tylko potwierdzenie i myślę, że z kontekstu to byśmy poznali, każdy uczciwy człowiek by poznał, że Ireneusz ma na myśli Boga przez duże B, tak? Potem ich trochę przycisnąłem, no bo oni mówią, że Jezus stworzył przecież człowieka, tak? Brał udział w tym procesie stwórczym. I ja mówię, no ale tu jest napisane, że aniołowie, nie aniołowie nas stworzyli, ani nie oni nas ulepili. Nie mogliby przecież aniołowie utworzyć Bożego obrazu. Tak twierdzi Ireneusz. A świadkowie Jehowy twierdzą, że kiedy Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, to on mówi, Bóg Jehowa, czyli Ojciec, mówi też do Syna. Ireneusz mówi, że tak nie może być. Anioł, bo oni uważają, że Syn jest aniołem, czy był, Michałem Archaniołem. Rozumiesz? No ale okej, już skoro to nie jest tak mocny argument dla nich, to mówię, dobrze, zgadzam się z wami, że to nie tak wprost u Ireneusza i też nie mamy teraz czasu, żeby czytać kontekst, więc to odkładam. Ale jeszcze tu... coś miałeś? No oczywiście, to jeszcze nie koniec. Mam tu jeszcze dwóch. Co prawda jedna książeczka, ale tu jest Tertulian i Hipolit, którzy też tu są wymienieni w tej broszurce. No i słuchaj, i mówię, Ireneusz, to prawda, nie wprost, ale tutaj Tertulian i Hipolit wręcz używają słowa Trójca. Gdzie, wiesz, argumentem świadków Jehowy jest to, że w Biblii nie ma na przykład słowa Trójca, tylko że spróbowali tego argumentu przeciwko mnie tydzień temu. To im powiedziałem, ale wiecie, nawet słowa Jehowa nie ma w Biblii. Nie mówiąc o ciele kierowniczym. Też ciało kierownicze nie ma, no to od razu cisza. Anna Jehowa się nawet zaśmiała, ta żona, i się zastanawiam, czy ona się śmiała ze mnie, czy zrozumiała mój argument i się z niego śmiała, to tego nie wiem, ale nie mówię, że nawet imienia Jehowa nie ma w Biblii, no bo jest tylko JHWH, nie ma tych samogłosek, więc nie wiem, jak się wymawia. Także ten ich argument nigdy nie wypala, jeśli się wie, jak odpowiedzieć. Ojejku, ale namieszałeś. Niesamowicie. I Tertulian, zobaczcie, tam na dole to jedno słowo podświetlone, no to jest Trójca. Pokazuję wam, że Tertulian używa słowa Trójca. Ojej. I mówi, należy wiernie strzec tajemnicy ekonomii, bo on takiego słowa używa, rozkładającej ową jedność na Trójce, Ojca, Syna i Ducha. Uwaga, jednak nie pod względem substancji, czyli... Jak gdybym ja miał syna, używam tego samego argumentu, bo oni tak lubią do ludzi. Gdybym miał pan syna, czy wy byście byli jedną osobą? Nie? Udając, że atakują naukę o Trójcy, a dają w tym samym momencie dowód, że nie znają nauki o Trójcy, bo my nie wierzymy, że Bóg jest jedną osobą, tylko jest w trzech osobach. Więc ja używam w tym momencie, patrząc na tego drugiego starszego, mówię, gdybym miał syna, to czy byłby mniej człowiekiem? Więc jeśli Bóg ma syna, to czy on jest mniej Bogiem? I mówię, no bo on jest zrodzony, nie tak jak aniołowie, nie tak jak aniołowie, bo autor do Hebrajczyków w rozdziale pierwszym mówi, do którego z aniołów Bóg powiedział, jam cię dziś zrodził. I tam jest ewidentnie słowo zrodził, oni sobie mogą to inaczej tłumaczyć, ale jestem gotów znowu debatować, że...
Chyba telefon już będzie milczał w tamtą stronę. I no nie wiem, on, bo ten drugi brat został na górze, a on przyszedł mnie odprowadzić do takich drzwi na dole. I jak się żegnaliśmy, to on mówił, że on jest chętny na następne spotkanie. Naprawdę? Tak, co jest niesamowite. Oni chcą wybadać, czy ty nie jesteś wysłannikiem episkopatu Kościoła katolickiego. Musieli mnie, skoro jestem taki dobry, chyba trzymać w piwnicy i na siłę uczyć tych wszystkich rzeczy. Zobacz. I na niebiesko mam podkreślone ciekawe cytaty z Pisma Świętego. I on używa, Tertulian, na początku słowo było u Boga i Bogiem było słowo, wiesz, używa tych wszystkich fragmentów, co my, a oni je próbują zbijać i widzimy, że po prostu w drugim wieku, czy w którym Tertulian żył, no to on tych samych fragmentów 2000 lat temu używał na poparcie nauki o Trójcy i tak to też nazywał, nie? Także Czyli oni musieli się wykazać jakąś złą wolą, żeby pominąć te Zaraz ci powiem, jaki był wniosek. I się powoływać niby na Tertuliana. Zaraz ci powiem, jaki był wniosek, ale jeszcze w międzyczasie, już nie pamiętam, czy to było później, chyba było później, ale zanim zapomnę, ten nasz znajomy powiedział, że jest przecież tam, Jezus jest też tą mądrością z Księgi Przysłów, rozdział 8, bo tam mądrość jest właśnie tak spersonifikowana i mówi, że przecież ta mądrość też jest stworzona. No i ja zapytałem, no a zanim Bóg stworzył swoją mądrość, to co? To nie miał mądrości. Ale słuchaj, oni chyba udawali, że nie słyszą tego pytania, tylko on dalej próbował zagadać. Ojej. Nie no, współczuję im, Boże kochany, bo to jest taka rewolucja w głowie. Tak. Ale oni... To po prostu... Oni się ze mnie nie śmieją, oni są przerażeni, bo oni widzą siłę moich argumentów. Tak. Nie? No i to już chyba dalej, nie, bo czas tak szybko leciał, oni mi dali tylko godzinę na to spotkanie. A jeszcze mówię, bali się, że ty się rozkręcisz za bardzo, może nie byliby w stanie chyba łyknąć. Ale jednocześnie bardzo dużo milczeli, jak ja mówiłem, dawali mi się wypowiedzieć, bo nie mieli odpowiedzi. Uwaga, to im też przeczytałem, a tu już jestem u Hipolita, nie? Bo tu w tej jednej książce jest i Tertulian, i Hipolit, i tu jest dzieło już Hipolita. I on mówi o Janie, apostole, cytuję Apokalipsę, Hipolit, to też jest drugi wiek, coś takiego. Bardzo wczesny pisarz chrześcijański i chyba ojciec Kościoła, no bo święty. I on mówi o Janie, że on słusznie nazwał Chrystusa Wszechmogącym, zobacz. I mówi, ten, który jest, który był i który przychodzi, Bóg Wszechmogący. I mówi, słusznie nazwał Chrystusa Wszechmogącym. Mówi Hipolit, no więc nie chodzi o Boga przez małe B, tak? Bóg objawia się w trzech osobach, mówi Hipolit. Na początku było słowo, słowo było u Boga, Bogiem było słowo. I to im też czytałem. Jeżeli więc słowo było u Boga i było Bogiem, to jaki stąd płynie wniosek? Czyż może ktoś stwierdzić, że Jan mówi o dwóch bogach? Ja się zaśmiałem, mówię, no, a tak jak świadkowie Jehowy tłumaczą, że to chodzi o dwóch bogów. I ja mówię, że Hipolit mówi, nie mówię o dwóch bogach, lecz o jednym. To jest niesamowite, słuchaj. Mówię jednak o dwóch osobach i o trzeciej jeszcze, o Bożym planie zbawienia, to znaczy łasce Ducha Świętego. O trzeciej osobie, rozumiesz? Mówię, pokazuję też... To po prostu tak. kawa na ławę. Tak. No jak można tego... Tak. Nie zacytować w takiej broszurce, gdy się powołujesz na tych pierwszych no więc, jak ja teologów. Ale miażdżące, co? Argumenty. Więc wiesz, co powiedział od razu ten nasz znajomy? No. No bo tutaj ci bracia zostali wprowadzeni w błąd. Rozumiesz? On od razu stwierdził z marszu, że oni musieli jakieś złe źródła, coś czytali i ktoś ich wprowadził w błąd. No ale jak mogli? To przecież nie są jakieś ogromne tomiszcza tych pierwszych teologów. To ja mówię,
Nie, ale krótkie jest... rozprawki, ja to wiesz, przecież to jest... od A do Z się coś studiuje i tak. Jeżeli chcesz się na to powoływać tak. W takich fundamentalnych tak. Sprawach. I ja im mówię, no ale słuchaj, Justyn Męczennik, dialog z Żydem Tryfonem, to nie zostało kilkadziesiąt lat temu odkopane, to Kościół znał od zawsze i Kościół katolicki podejrzewam, że powoływał się zawsze na takie źródła w całej swojej historii, no bo tym my się szczycimy, my katolicy, że my przekazujemy tradycję apostolską, nie? Gdzie są pewne niuanse, co też badam, natomiast chodzi mi o to, że te źródła zawsze, wszędzie były dostępne. Ja wpisuję w Google'a Justyn Męczennik i no dialog z Żydem Tryfonem to jest sprawa oczywista, która od razu wyskakuje. Także... I pewnie ale... jest cała, prawda? W całości. Tak? Tak, ja to ściągnąłem za darmo w PDF-ie, mówię... No bo to, to jest klasyka, tak. To są podstawy, tak. Podstawy podstaw na tej bazie. W każdym razie, no nie, on tego nie jest w stanie przyjąć, że ktoś go wprowadził w błąd, zwłaszcza pewnie nie przy drugim starszym, ale on tego nie dopuszcza do, w ogóle do... Więc on mówi, że oni... I on mówi, ta broszurka już została wycofana. I on mówi, ja już wiem z jakiego w takim razie powodu. Ja mu musiałem pokazać z jakiego powodu. On wiedział, że ona już jest wycofana, tylko nie wiedział dlaczego. Ja musiałem mu przyjść pokazać. Ale to mu nie przeszkodziło, żeby tobie, tak. Jako osobie, załóżmy nieznającej tak. Się na rzeczy, tak. Wcisnąć po prostu tak. Taki wadliwy materiał i ci mówić, zapoznaj się z tym. I ja im to podniosłem i patrzyłem też na tego drugiego starszego i mówię, i ile osób zostało wprowadzonych w błąd przez to, że czytali tę broszurkę i pomyśleli, ojej, pierwsi chrześcijanie nie wierzyli w Trójcę, podczas gdy gdzie wyraźnie wierzyli, używali nawet tego słowa. No wiesz co, szok. Szok, co? Jejku. No nieźle. I podniósł, wtedy podniósł drugą kwestię, na temat której trochę rozmawialiśmy. Ten drugi starszy, tak? Tak. Nie. Ten, z którym ja dyskutuję. No bo mówi, no ale widziałeś też ten filmik. Ten filmik ich tak przekonuje. I on spojrzał wtedy na drugiego starszego, żeby mu pokazać, że oni mi ten filmik świetny wysłali. Widziałeś ten filmik przecież o tym zaginionym tłumaczeniu Biblii. I ja mówię, no tak, widziałem i nadal nie rozumiem, dlaczego on was przekonuje, bo mówię, no bo to jest po prostu kilku gości, co prawda w XVIII wieku, także 300 lat temu, oni się zebrali i stwierdzili, że zrobią nowe tłumaczenie Biblii, no ale jakie to ma znaczenie? To jak ja bym, aż do tego stopnia, no bo już nie wiem, jak im to wytłumaczyć, już im to tłumaczyłem parę razy. I dzisiaj powiedziałem, to tak jak ja bym teraz wziął Biblię i powiedział, to zrobię swoje tłumaczenie, coś tam pozmieniam i za 200 lat ktoś to odkopie i powie, o, no jakie to ma znaczenie, że ja coś zrobiłem z Biblią? Tak. Żadnego. No ale... Czy się zaznajomiłeś z tym dodatkiem C, bo oni mają do swojej Biblii jakieś dodatki, dodatek C. I ja mówię, no tak, zaznajomiłem się i on potwierdził to, co ja mówiłem, że nie było żadnego manuskryptu, nie ma. Nie ma żadnego manuskryptu Nowego Testamentu w Grece, który by zawierał imię Boże. Ponieważ Świadkowie Jehowy, jeśli ktoś nie wie, 237 razy dokładnie wstawili imię Jehowa, imię Boże, do Nowego Testamentu, zastępując tym imieniem słowo Kyrios, greckie, które oznacza Pan. I są takie momenty, gdzie ten Pan z kontekstu widać, że chodzi o Jezusa i oni robią takie sztuczne rozdzielenie pomiędzy Bogiem a Jezusem. I niech Świadkowie Jehowy słuchają uważnie, bo ja tutaj wbijam gwóźdź do trumny po prostu. Uważam jednej z najważniejszych rzeczy u Świadków Jehowy, czyli właśnie tego wstawiania i imienia. Bo pamiętasz, dawno, dawno temu, kiedy u nas byli Świadkowie Jehowy, ja byłem jeszcze za młody, żeby cokolwiek rozumieć, ale tata im tłumaczył, oni już mieli te swoje tablety, więc to nie było aż tak dawno temu, ale byłem pod wrażeniem, jak mój tata pokazywał Świadkowie Jehowy na jego własnym tablecie
w Grece, że jest słowo Kyrios greckie, Pan, a oni tam mają wstawione imię Jehowa. I pamiętam jak dzisiaj, że Świadek Jehowy tu siedział, a był jakimś pionierem, także nie szeregowym, trzymał ten tablet, a patrzył na mego tatę, tak, i był w szoku, bo on tego nigdy wcześniej nie widział. Nie zauważył, że, że jest... Ale teraz powiem ci, każdy Świadek Jehowy, którego spotykam, już jest przygotowany na to, więc pewnie ten argument często się pojawiał, już jest przygotowany i oni tłumaczą, i właśnie ten dodatek C do Biblii tłumaczy, dlaczego oni podjęli taką decyzję, żeby wprowadzić imię Boże do Nowego Testamentu. I mimo że ja powiedziałem tak, zapoznałem się z tym dodatkiem, ten dodatek potwierdza to, co powiedziałem, to on zaczął go całego czytać. No ale dobra, czekam, aż on czyta to i ja cały czas przytakuję, że się zgadzam z tym dodatkiem. Żeby też ten drugi starszy widział, że ja to znam, a ja się zgadzam się. On skończył to czytać i ja mówię, no właśnie, czyli tak jak ja powiedziałem, bo oni tam mają napisane, że tłumacz, znaczy najpierw mają taką wprowadzoną, taką, wiesz, opowiadają taką historyjkę, że tak powiem, że w drugim wieku zaczęto zastępować imię Boże greckim Kyrios. Czyli rozumiesz, były najpierw teksty Nowego Testamentu z imieniem Bożym, ale zaczęto je zastępować. I to czyta jako, jako fakty. Więc widzisz, to potwierdza to, co ja powiedziałem, ponieważ powiedziałem, że nie ma żadnego greckiego manuskryptu, w którym byłoby imię Boże. I macie tutaj napisane w tym objaśnieniu, że tłumacz ma trudność, że musi tak naprawdę trochę zgadywać, gdzie powinno być imię Boże. Nie jest napisane, że mają parę manuskryptów starożytnych, na podstawie których doskonale wiadomo, gdzie powinno być imię Boże, i na podstawie których wiadomo, że cała reszta jest sfałszowana, bo tam jest imię Boże zamienione na Kyrios. Oni nie mają ani jednego manuskryptu. I odnośnie tej historyki, no ale on mówi... No ponieważ... to jest straszna manipulacja. Tak. To jest, to Boże, to jest obwarowane, ani jedna kreska, ani jedna jota się nie może zmienić. Ale, czekaj. Bo oni wszyscy dodają, skupmy się, bo to wszyscy muszą zrozumieć, wszyscy Świadkowie Jehowy, którzy to oglądają, bo czasem przychodzą. Ja mówię, dlaczego tłumacz ma trudność według dodatku C do Biblii Świadków Jehowy? Dlaczego ma trudność według nich? No bo on nie ma manuskryptów, które by miały imię Boże, więc on musi na oślep zgadywać. I on mi wtedy mówi, no ale bo była ta praktyka, że wstawiali Kyrios, że usuwali imię Boże. I ja mówię, nie masz na to ani jednego dowodu. Tak. Mówię, jest 20 tysięcy manuskryptów Nowego Testamentu, nie masz ani jednego, żeby potwierdzić tę historię. Jejku. I on mówi, no ale dalej ze mną dyskutuje. Mówi, no ale w Starym Testamencie jest imię, bo mi jeszcze pokazał, oni tam mają takie zdjęcie, na tablecie mi pokazał zdjęcie, wiesz, taki strasznie zniszczony manuskrypt, wiesz, ledwo, wiesz, więcej ktoś koza zjadła na pustyni niż zostało. I to jest urywek z Księgi Hioba. I tam jest imię Boże. Ja mówię, no tak, ale to jest Stary Testament. I on mówi, no tak, ale skoro w Starym Testamencie jest imię Boże, JHWH, to kiedy Nowy Testament cytuje Stary Testament, to nie powinno usuwać imienia Bożego. Tak? Bo to jest teraz największy argument Świadków Jehowy, że skoro w Starym Testamencie jest jakiś werset i tam jest Jehowa, tak? JHWH, to w Nowym Testamencie jest Kyrios. Nie? I ja się z tym zgadzam. Tylko mówię tak, dobrze, tylko Świadkowie Jehowy nie są w tej zasadzie konsekwentni. Otwórzmy w takim razie Filipian 2,11, ja mówię. Czy ty to rozumiesz? Ojej. Otwórzmy i
ten starszy i ten starszy otwierają. I tam już, ja już czuję, że tam nie ma nikogo dalej. Rozumiesz, nie ma nikogo jakiegoś, to musielibyście chyba ci z Nadarzyna przyjechać, czyli wiesz, tam prymas Polski. Jakiś. No tak, ale oni wszyscy bazują na tych broszurkach. Więc... Tak, i dobra. Tam nie ma badaczy pisma. Badacze pisma są tam gdzieś dokładnie na górze. Tak. Więc mówię, otwórzmy Filipian 2 od 10 do 11. Jak to jest u was? I niech oni przeczytają. No i on czyta. Tak, ja czytam Biblię Poznańską, on czytał tamtą swoją, ale nie ma w zasadzie różnicy wielkiej. Aby na imię Jezusa zginało się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ja. To jeszcze nie. To jeszcze nic, bo oni to mogą, wiesz, sobie zinterpretować, ale to jeszcze nic. Ja pytam, czy wiecie, do czego to jest odniesienie w Starym Testamencie? I czekam. Nie otrzymuję odpowiedzi, czas leci, więc mówię, no bo to jest odniesienie wyraźne do Izajasza 45:23. No to otwieram tu przy was. 45:23. I jeszcze jedna strona, o, 23 i tak. Bóg tutaj mówi, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego, przysięgam na siebie, z ust moich sprawiedliwość wychodzi, słowo nieodwołalne, wszelkie kolano zginać się będzie przede mną i wszelki język na mnie przysięgać. Będą mówić o mnie, tylko w Jahwe jest sprawiedliwość i moc. Czy jest jakaś wątpliwość? To jest autentyczne odniesienie do tamtego fragmentu. I musiałem mu to dwa razy tłumaczyć, bo za pierwszym nie zajarzył, o co chodzi. Był chyba zbyt zdenerwowany, mi się wydaje. Ale za drugim razem zrozumiał. I widziałem, jak drugi starszy, który powinien im pomóc, robił notatki. Ojej. Notował to. Ja mówię, jeśli świadkowie Jehowy, i już zaczęłem mówić strażnica, żeby ich trochę separować od tego, no bo przecież to nie oni zrobili. Oczywiście. To strażnica, ktoś tam gdzieś robi, nie? Więc zacząłem mówić strażnica. Gdyby strażnica była w tym konsekwentna, że każdy cytat ze Starego Testamentu, gdzie jest imię Jahwe, tak? Jest tu imię Jahwe, u nich na pewno jest Jehowa. W Izajasza 45:24. To mówię, gdyby być konsekwentnym, to w tym cytacie ze Starego Testamentu, w liście do Filipian 2:11, nie, powinno być tak, że także, aby na imię Jezusa zginęło się każde kolano w niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Kyriosem, jeśli każdego Kyriosa ze Starego Testamentu, gdzie był Jehową, zastępujemy Jehową, to powinno być Jezus Chrystus jest Jehową. Ja... Niesamowite. I co oni na to? Nic. Nie wiedzieli. Ojej. I słuchajcie. Niesamowite. Poczułem, że do tego stopnia muszę ich delikatnie przydusić, no bo ten drugi starszy, który miał przyjść i im pomóc, ekspert wsparcie merytoryczne, ciągle milczał. Więc ja pewnie zadałem pytanie, które w nich było, tych umęczonych przeze mnie, ja je wypowiedziałem. I mówię, jeszcze się pomyliłem, mówię, bracie, przepraszam, panie, i wymieniłem jego imię, mówię, co pan na to? Ojejku, o nie. Nie znacie dnia ani godziny, kiedy wam otworzą oczy. Tak, on by se chciał milczeć, być tylko obserwatorem. I ja mówię, co pan na to? O nie. I on mówi, no, on mówi, że tam nie trzeba tam mówić na pan. No więc mówię, no to co ty na to? Ja mówię, no, że nie słyszał o tym, że to sprawdzi. Ojej. I sobie to zanotował. Ojej. Biedny, nie. Rozumiecie, no, żał to? Mi ich. Słuchajcie, to jest im się walą fundamenty po prostu życia i służby wieloletniej. Tak. Ja to tak w sobie nazywam, że to jest gwóźdź do trumny wierzeń, doktryny świadków Jehowy. Tej kłamliwej, fałszywej, która zmienia Pismo Święte i robi to niekonsekwentnie. I niszczy ludziom życie, rodziny, Tak. Niesamowite, co?
I on jeszcze cytował, no ale tu, bo tu jest odniesienie do Rzymian 10. Ja zrobiłem szczęśliwą minę, no bo tak, Rzymian 10 też ewidentnie, jeśli wziąć oryginalny tekst, to tutaj kontekst wskazuje na Jezusa. Jest powiedziane, że kto Jezusa nazwie Panem, jeśli więc uroczyście wyznasz ustami swymi, że Jezus jest Panem i sercem swoim uwierzysz, że Bóg spowodował Jego zmartwychwstanie, otrzymasz zbawienie. Że Jezus jest Panem. I tutaj jest cytat w wersecie 13 z Joela. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Pana, dostąpi zbawienia. U Joela oczywiście jest, kto wezwie imienia Jahwe. I oni tu mają Jehowę. Tylko, że jak Jehowę wyjmiesz, w sensie czytasz oryginalny manuskrypt grecki, no to masz wyznać, że Jezus jest Kriosem, bo jak jest napisane w księdze Joela, kto wezwie imienia Kriosa, będzie zbawiony. I Jezus jest Kriosem. Czyli kontekst wskazuje na Jezusa. Ale uwaga, bądźmy konsekwentni w takim razie. Że Jezus jest Jehową. Znowu Jezus jest Jehową. No. Jeśli więc uroczyście wyznasz ustami swoimi, że Jezus jest Jehową i sercem swoim wierzysz... To jak oni mają to przetłumaczone? Nie. Tutaj mają tak, że Jezus, masz powiedzieć, że Jezus jest Panem, no bo jak jest napisane u Joela, znaczy tutaj Paweł tak nie tłumaczy, tak nie powołuje się na Joela, no ale jest odniesienie jest jakby oczywiste, tak? Czyli oni tłumaczą, że Jezus jest Panem, mają przetłumaczone. Tak, Panem. Że ty masz wyznać, że Jezus jest Panem. Ale tutaj jakby ten cytat ze Starego Testamentu mają. Każdy bowiem, kto wezwie imienia Jehowy, dostąpi zbawienia. Nie wiem, jak oni tłumaczą cały ten fragment. Kto jest Panem? Kto to jest Pan? Znaczy, o co tu w ogóle chodzi? No bo ja mam wyznać, że Jezus jest Panem, no bo każdy, kto wezwie imienia Jehowy... Nie, to jest absurd. To jest bez sensu, nie? No. Chyba, że Jezus jest Jehową. No, no tak, i znowu to samo. I znowu to samo. Także oni nie mają wyjścia z tej sytuacji. I on sobie zanotował to i nie wiem, co on jej powie znowu. Jejku. Może znowu mnie zapyta, co chce osiągnąć. No nie wiem, niech się dzieje, wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ja już się zaczynam bać o ciebie. Tak? Jeśli na nas następnym razem będą czekać z nożem, no to poniosłem śmierć za wiarę w Jezusa. Za to proste wyznanie, że Jezus jest Jehową. Jejku, nie no, mają wielką trudność Wielką trudność. Wielką trudność. I na odchodne nadal mnie zaprasza na następne spotkanie, słuchajcie. Co jest niesamowite u Świadków Jehowy, oni zwykle, tak się mówi, a ze mną rozmawiali, ja tak dobrze znam Biblię, że już mnie nie odwiedzają. No i nas też nie odwiedzają, ale ja ich sam wyłowiłem na rynku. Nie? No bo koniec końców o to też mi chodzi. Oni stoją na rynku i głoszą takie coś. Wprowadzają ludzi w błąd. Nawet jeśli wiedzą, że ta broszurka już jest wycofana, to nadal wciskają, może ktoś się załapie, ktoś kto po prostu tego nie sprawdzi, nie jest w stanie, nie potrafi i uwierzy, że pierwsi chrześcijanie nie wierzyli w Trójcę, podczas gdy wierzyli i używali nawet tego słowa. Także ile gadamy? Godzinę. Ale słuchajcie, to chciałem opowiedzieć wszystko ze szczegółami, bo jestem niesamowicie szczęśliwy, ale super, co? Jestem bardzo szczęśliwy z dzisiejszego spotkania. Papa, nie, i może coś się wydarzy. Ja najpierw myślałem, że dużo wcześniej przyjdzie jakaś odsiecz, jakieś posiłki, no ale tak długo nikogo nie było, że myślałem, że oni tak się unieśli pychą, że nikogo nie zaproszą. Jednak przyszedł w końcu, jak to mówią anglosasi, damage control. Przyszedł ktoś, kto, żeby uratować to, co się wali. Jak się strop zawala, to szybko jakieś wsporniki. Tak. Ale on nic nie pomógł, on tylko sobie zrobił notatki z tego, co ja mówiłem. Takie mam studium biblijne ze Świadkami Jehowy, że ja im przynoszę różne ale rzeczy. Ale sam się też dużo nauczyłeś przy okazji. Oczywiście, ja im to na końcu mówię. Wiecie, jak ja się rozwijam? Mówię, ja jestem katolikiem, biję się w piersi. Ja powinienem czytać Justyna, Tertuliana, Hipolita. Nie czytałem, dopiero wyście mnie do tego zachęcili. Ojejku.
No, super, ale jakie no? było pożegnanie takie? Bardzo dobre. Tak? Bardzo dobre, bo ja wiesz jak ja jestem. Ja mam świetne wyczucie, ja tam zażartuję, coś tam. Nie, no bo to są, wiesz, to są ale zwiedzeni ludzie. Ktoś ich zwiódł, tak? I oni idą tym śladem, tym tropem. Tak, tak. No, coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale to jest w sumie tajemnica, bo ja też tak trochę działam, wiecie, jak agent. Żeby się świadkowie Jehowy nawzajem nie zaczęli ostrzegać, że ja tam grasuję. Chyba już się ostrzegają. Nie ostrzegają się. Co ty? No nie. Nie? Nie, bo nie wiedzą gdzie, no nieważne. W każdym razie moja misja się jeszcze nie zakończyła, trwa nadal i widzicie, zatacza. No nie powiem szersze kręgi, to jest... Módlcie się za Mikołaja. Co? Nie, módlcie się za ich serca i głowy. Też, ale oczywiście. Słuchaj, jak ja do nich jechałem... Ale modliliście się razem? On na początku się pomodlił. Kto? No ten nasz znajomy. Aha. Nie? Ale ja całą drogę jak tam jechałem, to się modliłem. Wiesz, o to w imię Jezusa, żeby związał te wszystkie moce diabelskie, które tam im podszeptują, wiążą ich serca, nie, tym szantażem emocjonalnym świadków Jehowy, że jak oni, no bo on nie może teraz stracić wiary w to, no bo... Nic mu nie zostanie. I wiesz co, może się tak zdarzyć, że oni po prostu nie znajdą odpowiedzi dobrych na to pytanie i oni może mu powiedzą, żeby zerwał ze mną kontakt, żeby jednak... A on... Powiem ci, ten nasz znajomy, on naprawdę szczerze i ta jego żona tym bardziej. Oni szczerze chcieli ze mną porozmawiać i oni widzą moje pytania, że są autentyczne, że ja nie szukam dziury w całym i tak dalej. Podejrzewam, że to jest jeden z możliwych scenariuszy, że oni im zakażą się ze mną spotykać i oni to już w nich zostanie na zawsze, że tak. To jest dziwne, tak, że tak, przecież tak. Ja miałem autentyczne Może pytania. Tak Może tak być. Rozumiesz? Że będą kazali zerwać relacje, tak. Bo ty jesteś taki gorszy niż odstępca. Tak. Bo ty jesteś mieszacz. Tak. I teraz, wiesz, teraz ta historia się może skończyć, ta moja misja w ich życiu, ale to w nich zostanie. I są świadkowie Jehowy, którzy wyszli i mówią... Lata temu, ja dziękuję temu, który lata wstecz mi głosił Ewangelię, te wersety mi się po latach przypomniały. Są tacy ludzie, to się naprawdę wydarza i to w nich zostanie, że oni nie mieli odpowiedzi i nawet przyszły posiłki. I te posiłki robiły tylko notatki z tego, co ja mówię. Także słuchajcie, i zachęcam was, znaczy... Podejrzewam, że samo to, że oglądacie te moje filmy na ten temat, to już jest bardzo dużo, bo powiem wam, że dla mnie to jest niesamowite. Ja zacząłem rozumieć Trójcę, ja używam tych wszystkich nowych terminów, używam tego w modlitwie. I to jest dla mnie naprawdę niesamowity rozwój i takie pogłębienie duchowości, że poznaję Boga w Trójcy Jedynego. To jest dla mnie tak teraz pewne, oczywiste, zwłaszcza, że widzę, że to od 2000 lat jest w Kościele. Tak to było zawsze przez chrześcijan rozumiane, te wszystkie fragmenty. Nie, także teraz, słuchajcie, też chcę wypowiedzieć takie błogosławieństwo. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec, Syn Boży, to Słowo, ten Jego rozum, które stało się ciałem, które stworzyło wszystko. Niech będzie błogosławiony też Duch Święty, który też jest osobą i Panem i Bogiem. Niech będzie błogosławiony Bóg w Trójcy Jedyny. Amen. Ten, który, o którym już nie pamiętam, kto to był, czy Tertulian, czy ktoś z nich tak powiedział, że on był sam, Bóg był sam, zanim cokolwiek było stworzone. Był sam, ale był mnogi. I sam wewnętrznie jakby do końca też nie był sam, bo był też jego rozum. I słuchaj, to jest ciekawe, już kończę, że podają nas jako taką ilustrację, że my jakby zauważamy swoje myśli. Że myślimy sami do siebie, bo na przykład zwierzęta wydaje się, że czasem... Nie mają samoświadomości. Tak, bo wydaje się, że pies coś myśli, że na przykład mu wstyd, że coś zrobił. Nie? No i on sobie myśli, że no wstydzi się. Ale on nie zauważa, że się wstydzi. Nie zauważa, że myśli. I to, na tym polega nasza świadomość,
rozumność, że my zauważamy swoje myśli. Nie? I teraz trochę nas traktując jako ilustrację, chociaż każdy z nas jest tylko jedną osobą. Ale Bóg, przynajmniej oni tak to rozumieli, ja nie wiem, jak dokładnie teraz sformułować zdrową. W sensie? Pierwsi chrześcijanie. Mm. Oni tak to próbowali wytłumaczyć, bo to były początki formułowania, tak, układali te puzzle, formułowali tą doktrynę i oni mówili, że Bóg, tak jak my zauważamy swoje myśli i jakby rozmawiamy sami ze sobą w naszym wnętrzu, trochę tak to można nazwać, tak Bóg miał ten swój rozum, miał te swoje myśli i zaczął je, jakby z nimi rozmawiał i w momencie, kiedy wypowiedział to słowo, jakby stwarzając świat, to słowo, i to mi się strasznie spodobało, chyba u Tertuliana, że kiedy on wypowiedział to słowo, to nasze słowa są takie, że są ulotne albo myśli. To jest niesamowite. Słuchaj, jak ty coś pomyślisz, to ulatuje. Jak ja coś powiem, to ulatuje i niszczeje. I uwaga. Dlatego musimy sobie zapisywać myśli, tak, nie? Ale uważaj, nawet jak sobie zapiszesz, nawet jak ja nagram, to jest tylko nagranie moich słów, a nie same, nie moje słowa. Moje słowa niszczeją, ulatują, kończą się. Nie wcielają się. A Bóg jest tak potężnym bytem, i jest jego substancja, jak to mówią właśnie, jest tak potężna, że uwaga, żadna jego myśl, te jego myśli czy słowa, one nie niszczeją, nie ulatują, tylko, i to mnie bardzo dotknęło, tak mam wrażenie, że na sposób duchowy, właśnie, że moje słowa ulatują i niszczą, a Bóg jest tak potężny i jego ta substancja, z której on jest jakby zrobiony, też jest tak potężna, jego istota, nie, że kiedy on coś myśli albo wypowiada, to się nie może rozwiać. To jest też jakby wieczne i też potężne i w sytuacji Jezusa jest osobotwórcze i ta osoba też, ona stwarza cały świat. To jest niesamowite. Szok. I za każdym razem, bo Boga nikt nigdy nie widział. Ewangelia Jana 1:18. Boga w sensie Ojca nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, czy w łonie Ojca, o nim pouczył, czy go objawił. I co jest dla mnie niesamowite, ja kiedyś myślałem, że to jest protestancka interpretacja, bo ja to tylko u protestantów słyszałem, ale teraz widzę, że Justyn w ten sposób to tłumaczy Żydowi Tryfonowi, że w każdym momencie, kiedy Bóg się objawił w Starym Testamencie, zwłaszcza w takiej fizycznej postaci, że do Abrahama przyszedł, zjadł pod płomyka, że zmagał się z Jakubem, tak? Że co jeszcze? Nawet, że w krzaku gorejącym i tak dalej, że Jozue spotkał jakiegoś wodza, nie? Niebieskich zastępów. Mi się wydawało, że to może jakiś Michał Archanioł, ale Jozue upada przed nim na twarz i ten go nie podnosi, jak anioł apostoła Jana w Apokalipsie, on go nie podnosi, nie koryguje tego zachowania, tylko mu wręcz mówi, zdejmij swoje sandały, czyli chyba to, co Bóg powiedział wcześniej do Mojżesza przy krzaku gorejącym chyba. Już nie pamiętam, ale to są też takie słowa, które chyba tylko Bóg może wypowiedzieć. W każdym razie, to jest niesamowite. Już kończę, ale to jest tak piękne. Bóg Ojciec, nie, ma ten swój rozum i wypowiada słowo już w tym momencie, chociaż jest Bóg poza czasem, także ja tutaj tworzę, wiecie, cień tylko tego, co się naprawdę wydarzyło albo wydarza, bo Bóg jest poza czasem. Więc być może, wiecie, de facto z naszego punktu widzenia, bo my jesteśmy w czasie, a Bóg jest poza czasem, z naszego punktu widzenia i Syn jest ciągle zradzany. Duch Święty jest ciągle posyłany. Nie? Także to jest w ogóle piękna, ale trochę tak to teraz widzę, na podstawie przynajmniej ojców Kościoła, nie? Że Bóg chciał stworzyć świat i wypowiedział to słowo i przez to słowo stał się cały świat, nie? Bóg rzekł i stało się. Słowo, które stało się ciałem,
najpierw stworzyło cały świat, nie? Bo Bóg rzekł i wykonało się, a tym słowem jest Chrystus. Więc to Chrystus tak naprawdę stworzył cały świat i za każdym razem, kiedy Ojciec chciał się nam objawić, to objawił się nam przez Syna. I ja kiedyś też tak zawsze mówiłem, że Bóg Ojciec w Księdze Daniela ma siwe włosy, bo włosy ma jak czysta wełna. I później w Apokalipsie Jezus wygląda tak samo. Tak, uwaga, też ma białe włosy. Mogłem trochę się pomylić. W Starym Testamencie, wiadomo, jak zapytasz każdego Żyda, no to to jest wizja Ojca. To jest wizja samego Boga Jahwe, Adonai. Ale uwaga, dlaczego Bóg w Księdze Daniela jest tak podobny do Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego w Apokalipsie, ponieważ w Starym Testamencie to też jest prawdopodobnie Syn, który objawia w widzialny sposób Ojca. Tylko że później w Apokalipsie jest i siedzący na tronie, i baranek. I uwaga, jest ostatnią rzecz, otwieram, w Dziejach Apostolskich. Mikołaj, zatrzymaj się. Nie mogę się zatrzymać, słuchajcie, ratunku, ratunku. Słuchajcie, kiedy Szczepan w Dziejach Apostolskich, gdzie to jest? 7. Szczepan jest kamienowany. Co on widzi, słuchajcie? Szczepan napełniony Duchem Świętym, to jest Dzieje 7:55. Szczepan napełniony Duchem Świętym patrzył w niebo i widział chwałę Bożą oraz Jezusa po prawicy Bożej. Powiedział wtedy: oto widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego po prawicy Bożej. Także nawet nie mówi, że widzi jakby dwie osoby, że nie widzi chwałę Bożą. Czyli nawet to nie ma postaci osoby. Co jest ciekawe. Czyli można tak to rozumieć, że prawdopodobnie, no bo jest napisane, Boga nikt nigdy nie widział. I jeśli położyć akcent na Ewangelii Jana 1:18, to Ojca nikt nigdy nie widział. Jeśli ktoś widział Boga, to był to Syn. To był to Syn, bo Syn objawia Ojca. Bo apostołowie się pytali, prawda, Jezusa, pokaż nam Ojca. No. Jezus mówi, tyle już jestem z wami i mnie nie poznałeś. I z tego, co rozumiem w tym momencie, tak jest moje najlepsze rozumienie teraz, Jezus mówi, ja jestem objawieniem Ojca. Bo nie mówi, ja jestem Ojcem, bo za chwilę mówi, ty pamiętasz, że to było? Chyba ja i Ojciec jedno jesteśmy. To było Jana 7. Jana 7? Tak możemy do rana, wiecie. Ratunku! Ja zaraz spadnę i przez okno wylecę. Mówi mu Filip, to jest Ewangelia Jana 14:8. Panie, pokaż nam Ojca i to nam wystarczy, mówi mu Jezus. Tak dawno już jestem z wami i jeszcze mnie nie znasz, Filipie? I różnie to ludzie tłumaczą, że w tym momencie Ojciec się odezwał w Jezusie. Albo jak ktoś chce, żeby był jeden Bóg w jednej osobie, to mówi, no przecież Syn jest Ojcem. Nie? I tylko, że Jezus kontynuuje. Kto mnie widzi, widzi też Ojca. Jak ty możesz mówić? To wprost już tłumaczy. Tak. Jak ty możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu i Ojciec jest we mnie? To, co wam mówię, nie mówię od siebie. Ojciec, który mieszka we mnie, dokonuje swoich dzieł. Uwaga! Wczoraj wieczorem się dowiedziałem, że Świadkowie Jehowy uważają, że Ojciec Bóg Jehowa ma duchowe ciało i jest w jakimś miejscu. Nie jest wszechobecny. A Jezus mówi, że Ojciec jest we mnie. No dobra. No to już w ogóle. Jeszcze inna kwestia. Ale mówi, tak dawno już jestem z wami i jeszcze mnie nie znasz, Filipie. Jezus mówi, ja jestem objawieniem Ojca. Kto mnie widzi, widzi też Ojca. Nie jestem Ojcem, ale kto mnie widzi, widzi też Ojca. Okej. Okay. Mógłbym w nieskończoność, ale to ma duże, przynosi owoce wspaniałe w moim życiu duchowym. Mam nadzieję, że dla was też jest to ubogacające. Kochani, kłaniamy się serdecznie, pozdrawiamy nisko. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, bo Wieru wspiera bardzo hojnie. Bardzo wam dziękuję. Jeśli uważacie, że to dzieło jest przydatne, to szczegóły w opisie, gdyby się ktoś chciał dołożyć do tego dzieła. To była moja mama Grażynka. I synek Mikołajek, który rozgramia. Nie, no misja wykonana, naprawdę. Prawda?
Gratuluję. Ale szok, co? Yeah. Niech będzie uwielbione Bóg w Trójcy jedyny. Amen. 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 Shalom. Trzymajcie się. Bogiem.